Witam serdecznie, moim gościem Paweł Zwoliński, Dom Weselny Sylwia. Witam serdecznie wszystkich. Paweł, gratulacje za dzisiejszy mecz, fajna postawa całego zespołu, wygrywacie dzisiaj z Mińskowskim. Można powiedzieć, że nie niespodzianka, bo prezentujecie się coraz lepiej na tej lidze, ale miłe zaskoczenie, bo Wiśniowski może był takim delikatnym faworytem. Ja powiem szczerze tak, że wydaje mi się, że Wiśniowski, ta drużyna nam leży, grają otwartą piłkę tak samo jak my, chociaż myślę, że jakbyśmy poprawili skuteczność, to w pierwszej połowie byłby już wynik zamknięty. Weszliście do tej piątki jako takimi ostatnimi, można powiedzieć, drzwiami, bo tak naprawdę liczyliście też na Gold Team i tu się może sytuacja odwrócić. Pokonaliście już Wiśniowskiego, macie przed sobą kolejnych rywali, także podium jak najbardziej jeszcze realne. No, na pewno bardzo się cieszymy, że trafiliśmy do tej pierwszej piątki. To chyba było takim naszym celem. Udało się to zrobić, wiadomo, gdzieś tam przy pomocy innych zespołów, które, że tak powiem, nam pomogły. Bardzo się cieszymy, bo ten poziom na pewno w pierwszej piątce jest dużo, dużo wyższy. I możemy się sprawdzać gdzieś tam na tle lepszych przeciwników. No, a z jakim skutkiem? Zobaczymy, czas pokaże. Wydaje mi się, że się na pewno rozkręcamy, coraz lepiej się rozumiemy. Na boisku myślę, że jak poprawimy troszeczkę grę w defensywie, to też powinno być dużo lepiej. No właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie, bo jesteś nowym zawodnikiem w składzie Dom Weselny Sylwia i chciałem właśnie te zapytać, jak się wkomponowałeś ty jako bramkarz, szczególnie z obroną, bo bramkarz żyje z tymi obrońcami najczęściej, kieruje i jak to już wygląda teraz na ten czas, po tym powiedzmy pół roku, może nawet mniej, wejścia w ten zespół? Generalnie ciężko powiedzieć, jak to wygląda na tą chwilę. Na pewno wydaje mi się, że wygląda to dobrze, ale z mojej perspektywy może to wyglądać dużo lepiej. Z każdym meczem myślę, że będziemy się rozumieć jeszcze lepiej i tych bramek będziemy tracić coraz mniej, chociaż wiadomo, to jest piłka halowa, czasami na pewne rzeczy nie ma się wpływu, liczy się czasami też dyspozycja dnia i tak mi się wydaje, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Czy Wiśniowski dzisiaj zaskoczył czymś specjalnym, czy wasza taktyka dzisiaj naprawdę spełniła się na 100% i nie daliście tak naprawdę wy możliwości pokazania się Wiśniowskiemu? Powiem szczerze, o wynik w dzisiejszym meczu, wiadomo, przed meczem ciężko jest ocenić, kto wygra, bo to jest piłka i wszystko jest w piłce możliwe. Natomiast byłem spokojny. Wydaje mi się, że może troszeczkę dzisiaj moja postawa nie była jakaś tam wyróżniająca się, chociaż gdzieś tam chcę jak najbardziej pomagać drużynie. To wydaje mi się, że i tak byśmy mniej bramek stracili i spokojnie ten wynik byłby dużo lepszy w dzisiejszym dniu. Oglądałeś mecz KuGrafu? Oj, niestety nie. Mam pytanie do ciebie odnośnie KuGrafu. Może ich widziałeś ogólnie na boisku. Dzisiaj pokazali po raz kolejny kapitalny futbol, totalny. Można powiedzieć, że to już jest taki stały lider i praktycznie już mistrz tej ligi. Będziecie jeszcze tutaj z nimi grali, a powiedz mi, czy graliście już z nimi? Graliście? Tak, graliśmy już z nim. Co mogę powiedzieć o tym przeciwniku? To na pewno jest zespół, może nie będę mówił tego teraz, ale wydaje mi się, że jest poza zasięgiem. Widać, że to są chłopcy, którzy raz, że się na boisku dobrze rozumieją, to wydaje mi się, że też trenują, spotykają się i jakieś tam schematy sobie opracowują, bo to widać na boisku i na tą chwilę wydaje mi się, że to jest zespół, który będzie wiódł prym i ciężko go będzie doskoczyć. I takie pytanie, troszkę się uśmiecham, przyszedł taki mały kibic dzisiaj do mnie na stanowisko sędziowskie i pyta się mnie, czy ten pan wysoki w bramce nie uderza się w głowę o poprzeczkę. aż tyle centymetrów nie mam, także w bramce się mieszczę. Wydaje mi się, że mój wzrost akurat na piłce halowej to nie jest jakiś atut, bo gdzieś tam więcej mam problemu z tymi dolnymi piłkami. Ale pytanie od małego kibica bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, naprawdę. Chyba domyślam się od kogo. Dziękuję za wywiad, Paweł. Dzięki bardzo. Dzięki. Brawo!